Brawo! Zwariowałem, jełopie! Ja ci dam jełopie, to ja do ciebie mówiłem jełopie! Zwariowałeś? Zapytalibyście. Nie, dzisiaj sprawimy, żeby Akinator zwariował, bo jest na to sposób. Moje początki są zajebiste i nietoksyczne. YouTuberzy 2024, no kurde. Dzisiaj jesteśmy na stronie Akinator i sprawimy, żeby ten gagatek, który trzyma cholera wie co, zwariował, bo jest na to bardzo duża szansa, tylko trzeba wykonać odpowiednie kroki. A poprzedni odcinek z Akinatora, który znajduje się tutaj, bardzo dobrze się przyjął, ma ponad 100 tysięcy wyświetleń, no i chyba chcielibyście zobaczyć, jak robić kolejne easter eggi w Akinatorze. Więc sprawdźmy to, bo będziemy potrzebowali kilku rzeczy. Kogo się tu szuka? Murtalcio, jęcząca Marta. Jęcząca Marta. Ta jęcząca Marta, a nie, to ta z Harry'ego Pottera, dobra, mi się porąbało. A ty zostaw łapeczkę w górę i my zaczynamy. Pierwszą rzeczą, jaką musimy znaleźć, nawet nie będzie do końca to człowiek, po prostu musimy znaleźć takie stwierdzenie, takie określenie jak wariat, żeby Akinator wkręcił się w temat. Więc czy twoja postać jest kobietą? Damy, że nie wiem, to nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę i będzie się ładować 7,5 roku. Kur... Czy twoja postać jest człowiekiem? Tak, zdecydowanie. Czy twoja postać tworzy filmy na YouTubie? Chyba nie. Czy twoja postać pochodzi z Francji? Chyba nie. Czy twoja postać pochodzi z serialu Dom z Papieru? Chyba nie. Nie mówi w tym... Nie wiem, czy mówi w tym samym języku, co ja. Czy twoja postać lubi... O! Od razu? Nie wiem! Nie wiem! Czy twoja postać była w Sweet Factory Store? Nie. Jakie Sweet Factory Store? O co tutaj chodzi? Jakaś fabryka słodkich rzeczy? Ej, no k***a, bez przesady. Czy twoja postać jest dziewczyną? Chyba nie. I to nie ma żadnego znaczenia. Ej, nie wiem, no k***a, czy jakim to... Twoja postać jest człowiekiem? Tak, zdecydowanie. Czy jest dorosłym mężczyzną? Dam, że chyba tak. I to już powinno dać mu zdecydowanie bardziej do myślenia. Czy twoja postać jest związana z grą Momio? Nie mam pojęcia, czym jest Momio, nie? Czy twoja postać jest prawdziwa? Tak, oczywiście, że tak. Czy pochodzi z Izraela? Chyba nie. No co to za pytanie, Akinator? Weź się ogarnij, ty. Czy twoja postać wydała książkę? Nie. Czy twoja postać ma bliźniaki? Nie wiem tego, nie mam pojęcia. Czy twoja postać ma ogon? Nie. Czy twoja postać nosi kobiece ubrania? Nie. Czy twoja postać nosi maskę? Chyba tak, da. Czy twoja postać kiedykolwiek grała łabędzia? Nie. Co to w ogóle za pytanie? Jest związana z Minecraftem? Nie, zdecydowanie nie. Z firmą Soralis? Rulala, również nie. Czy jest związana z czaszkami? Nie. Czy twoja postać umie prowadzić ciężarówkę? Nie. Co za pytanie, kuźwa, co on pracuje? Kuźwa w tym? W Intercity Regio, kuźwa transporty wewnętrzne, Piotr, Rafał? Czy twoja postać jest związana z technologią? Nie. Czy jest ciemnoskóra? Nie wiem tego. Czy interesuje się modelarstwem? Nie. Co to by był Pinokio, kuźwa, Geppetto? Czy twoja postać uwielbia piwo? Dam chyba tak. To będzie zaraz, że twój stary. Czy twoja postać jest bezdomna? Chyba nie. Czy twoja postać ma polskie imię? Nie wiem. Czy twoja postać pracuje z komputerami? Nie. Myślę o Boogeyman. Nie, nie do końca. I chcę kontynuować. Nikt z wielkich wodzów III Rzeszy, ani nikt inny tego typu. Walczy mieczem? Nie. Attila, wódz Hunów? Nie. I nie chcę kontynuować. Wariat, wyślij. Czy teraz będziesz wiedział? Wariat Radek? Wariatka? El wariato wariatka? Wariatka dziewczyna Kruszwila? Nie ma mojej postaci na liście. Wariat. Opis wariat. Wyślij. Pokonałem cię, ale spokojnie, to nie jest koniec, bo już wiesz, że rozmawiamy o wariacie. Gramy dalej. Teraz postaramy się znaleźć szpital psychiatryczny, żeby bardziej wariata połączyć z tym szpitalem psychiatrycznym, że to jest taki wariat, wiecie, taki trochę odwalił coś albo po prostu ześwirował i tak dalej. Czy jest prawdziwa? Tak. I powoli dążmy do sukcesu, bo ja zanim on się załaduje, a trochę czasu na to potrzebuje, nie wiem dlaczego ta strona się tak zepsuła, ale to nieważne. Czy żyje w twoim kraju? Dajmy, że tak. Popraw. Nie, nie żyje w moim kraju. Czy twoja postać ma związek z piłką nożną? Nie. Czy twoja postać ciągle żyje? Nie wiem. I myśli. On jest głupi. Moja postać nie jest dorosłym mężczyzną? Zdecydowanie nie. Czy jest człowiekiem? Nie. Pojawiła się na... Noć ty zwariował, no nie! Czaicie? Jakiś taki... Niefajny film w szpitalu psychiatrycznym? Szpital psychiatryczny jest znany pod pseudonimem? Nie wiem, dam. Czy potrafi się poruszać? Nie. O, czy twoja postać ma związek ze śmiercią? Tak, zdecydowanie. Tak, więc to już może naprowadzić cię na jakieś domy pogrzebowe, szpitale psychiatryczne i tak dalej. Chociaż dom pogrzebowy też by nie był zły. Czy jest zrobiony z drewna? Dam chyba nie, ale chyba. Czy była kiedyś w twoim domu? Nie, bo nie jest to postać. Czy twoja postać dobrze strzela? Nie, chyba że kuźwa ze strzykawek. Czy jest związana z drewnem? Nie, jest ciemnoskóra. Również nie. Czy ma coś wspólnego ze zwłokami? Tak. To, czy znajdziemy szpital psychiatryczny czy kostnicę, powinno być adekwatne do... Czy zabijała ludzi...
Tam, że chyba tak, bo w szpitalu psychiatrycznym na pewno te rzeczy się zdarzały. A on myśli, niby coś szuka na telefonie, a tak naprawdę gówno, prawda? Bo się ładuje 2 lata, nie bez względu na to, jaka to jest przeglądarka. Czy jest związana z glebą? Dam chyba tak. Zazwyczaj nosi kaptur. Nie, nie jest to śmierć. Mordo, spokojnie, to jeszcze nie to! Czy pracuje na cmentarzu? Nie, zdecydowanie nie. Czy ma związek z gryzoniami? Nie. Pogrzeb. Śmierć Akinatora. Mógłbym go tutaj wykończyć, ale to nie jest pogrzeb i nie chcę kontynuować, bo skoro umie znaleźć pogrzeb, mamy pogrzeb World Trade Center i The Backrooms. Mojej postaci nie ma na liście. Szpital psychiatryczny. Może teraz zaczniesz coś sobie wspominać. Szpital psychiatryczny świecie. O, to może być to. To może być to! Brawo, pokonałeś mnie, ale spokojnie, jeszcze się nie wykończyłem, bo to nie jest koniec! Teraz będziemy potrzebowali znaleźć tabletki, czyli nasza postać oczywiście nie jest dorosłym mężczyzną, potrzebujemy tabletek, to będzie bardzo ważne, bo być może sprawi, że będzie wiedział, że przedawkował albo coś na tej zasadzie, nie nosi damskich ubrań, nie chodzi na 2 nogach, to jest bardzo ważne, żebyś się teraz skupił, mordo, żebyś nie popełniał błędu, bo na razie jesteś rozjeżdżany w każdy możliwy sposób i Akinator nie jest już takim kotem, jakim był, nie ma głowy zwierzęcia, oczywiście. Oczywiście, że nie. Naprawdę istnieje? Tak. Czy jest maszyną? Nie. Czy ma skórę? Nie. Chyba, że tabletki skórzane ma związek ze śmiercią? Chyba tak dam. Niech to przemyśli. Pojawił się problem techniczny. Ty, ja go całkiem rozwaliłem. Co on robi? Co robi Akinator? On jest zbugowany, zepsuty. Akinator się zepsuł. Coś, czego nie wiem, bo nie jest to postać. No jest totalnym kretynem. Więc dajmy, że tak. I teraz pytanie, czy jak dałem tak, to znaczy... Zgadłem poprawnie kole... Coś, czego nie wiem, bo nie jest to postać. Postać, bo już 5, 7, 8, 2, 6... Nie, 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 nie. Musisz wiedzieć, że chodzi o tabletki. Ty zbugowany gówniaku. Akinator się zepsuł. Popatrzcie, kiedy ja kliknąłem zagraj jeszcze raz, a chłop po prostu nie wie, co się dzieje. Trzeba go zbugować. Klikajmy cały czas nie. Twoja postać miała związek z serem. No ty się chyba zwariował. Nie. Chyba, że serowe tabletki. Jest o czymś takim mowa. Natomiast nie. Czy kiedykolwiek widziałeś swoją postać? Dam, że chyba tak. Czy jest wiedźmą? Nie. Zdecydowanie nie. Czy jest stworzona przez Stana Lee? Nie. Co? Stan Lee stworzył tabletki? Kuźwa, nie wiedziałem. Na pewno nie. Nie jest to Łukasz Podolski. O Boże. Jak ten Akinator się popsuł? Moja postać nie widzi. Jest emocjonalnie bardzo wrażliwa? Nie wiem, mordo, ma związek z toaletą? Chyba tak dam. Czy pochodzi z gry komputerowej? Nie. No debil, no jest totalnym debilem, nie? Mojej postaci nie ma na liście. No co za kretyn, zbugowany kretyn. Oficjalnie mogę to potwierdzić, że on i tak zwariuje. Ja zrobię wszystko, żeby on zwariował, ale jest totalnym... Totalnym kretynem. Wyślij tabletki, co ty na to? Czy ty masz coś w ogóle w swojej bazie danych, coś takiego jak tabletki? Nie ma możliwości, że nie masz. Musiałbyś być totalnym, ale to totalnym kretynem. Tabletki na chorobę. Brawo, pokonałeś mnie po raz kolejny. Jesteśmy coraz bliżej zbugowanego Akinatora, żeby on zwariował, bo go cały czas pokonuje. A że jesteśmy coraz bliżej i raz już nawet tego szukałem, to musimy znaleźć jakieś narzędzie, można powiedzieć zbrodni, czyli może to być nóż, ale nie musi. Była kiedyś w twoim domu, ta. Tak, zdecydowanie tak. Czy ma skórę? Dam chyba nie, chociaż to może być skórzany nóż. Nie ma głowy zwierzęcia, zdecydowanie. Czy jest smaczna? Nie. Jesteśmy na dobrej drodze i wydaje mi się, że Akinator może się delikatnie odbugował, jest związana ze sportem. Nie, zdecydowanie nie. Chyba, że no to ci już powinno pomóc. To ci powinno dać naprawdę bardzo dużo, Akinatorze. Nóż! Metalowy nóż. Tak, zgadłeś. I jest to pierwsza rzecz, którą znalazłeś. I teraz jedyne, co będziemy musieli zrobić, to znaleźć ciebie. Ciebie, Akinatorze, żebyś był wariatem, żebyś ogarnął te wszystkie rzeczy, w których gramy w tej gierce. 761 razy to nie ma znaczenia, teraz wariujesz. No i teraz tak, pytanie o Akinatora. Czy ona pochodzi z Francji? Akinator skąd pochodzi? Stworzony przez 3 francuskich programistów w 2007 roku, stał się popularny w listopadzie 2008. Dzięki Google Trends jeszcze większą sławę gra zdobyła w Europie w 2009 i Japonii w 2010 roku po wydaniu aplikacji na urządzenia mobilne przez firmę SteamOp, czyli super ciężkie inicjatory mega obwisłych balonów. Tak to dobywa, to chyba trafiłem nawet. Skąd ja mam wiedzieć? No nie będę wpisywał w Google, czy Akinator lubi rosół. Nie wiem, to jest głupie. Czy jest prawdziwa? Tak, powiedzmy, że jesteś prawdziwy, ale nie musisz być. Ale nie musisz być, czy pochodzi z Polski? Nie. No już pytałeś, czy pochodzi z Francji, czy jest związana z Realem Madryt? Nie. Zdecydowanie Akinatorze nie. Chyba, że nagle Akinator stałby się twarzą Realu Madryt, to jest na pewno popełnienie. Czy ta postać ciągle żyje?
Tak? Czy jest dziewczyną? Nie. Chociaż nie wiemy, co tam się dzieje. Czy to tajlandzki akinator? Czy sława twojej postaci ma związek z piłką nożną? Nie. Zdecydowanie nie. Powinno być zdecydowanie nie. Nie, że chyba nie. Tylko nie, absolutnie kategoryczne nie, żeby odpuścił sobie coś. Chodzi na dwóch nogach? Nie, kuźwa, bo latasz. Jesteś duchem. Nie jesteś również maszyną. Akinatorze, skup się! Czy jest rośliną? Nie wiem, czy się kuźwa zmieniasz później w bawełnę po całym odcinku. Jest smaczna. Oczywiście, że nie. Była kiedyś w przestrzeni kosmicznej? Nie. Chyba, że ktoś robił jakąś współpracę z akinatorem. Że firma francuska Scimop jest sponsorem wypraw kosmicznych. Żyje w twoim kraju? Nie, już pytałeś. I mówiliśmy o Francji tutaj, więc on nie dość, że jest zbugowany, zepsuty, to w ogóle nie ogarnia, co się dzieje. Ma nogi? Już pytałeś. Nie ma nóg. 21 pytanie, a ty nie potrafisz ogarnąć? On zwariował. On naprawdę zwariował. Czy lubi robić to i owo? Nie wiem, kuźwa, nie zastanawiałem się. Czy pochodzi z gry komputerowej? Tak. Jesteśmy coraz bliżej jego wariactwa, o ile to się uda. Czy pochodzi z Fortnite? Nie, ty kretynie. Zbugowany kretynie. Nie pochodzisz z Fortnite. Hashtag pod spodem Akinator to zbugowany kretyn. Tak, widzi. Pochodzi z gry horroru? Nie. Damsik. Nie, to nie jest Damsik z Doors. Co za baran? Co za baran? Zwariowany baran. Jest powiązana z Akinatorem? Tak. Gra na Ferajnie 4? Nie. Czym jest Ferajna 4? Ty skończony kretynie. Ty skończony, zwariowany kretynie. Prowadzi audycję radiową? Nie. Potrafi przewidywać przyszłość? Chyba tak. Jest hologramem? Chyba nie, nie wiem. Czy grała w Legii Warszawa? Jak można łączyć pytania z Legią Warszawa? Ktoś jest dżinem i gra w Legii Warszawa? Nie wiem. No czarodziej. Czy ma dzieci? Nie wiem. Nie wiem, czy ma dzieci. Czy aresztowano go? Nie wiem. Raczej nie. Miewa wizję? Chyba tak. Syn Akinatora! Nie! To nie jest twój syn! On kompletnie zwariował. Zmarła na raka? Nie! Nie! Używa mecha? Kuźwa, mchu chyba, żeby rosnąć od północnej strony, żeby się czegoś nauczyć, jak mech! Można znaleźć w telewizji? Nie wiem. Pochodzi ze Śląska? Nie. Pytałeś o Francję, a teraz Śląsk. Pyta o Francję, mówię, że tak. Potem, czy jest piłkarzem Górnika Zabrze? Ma czarodziejskie moce? Tak. Tak, ty jełopie, skończony kretynie. Helena, mam zawał. Nie pochodzi z Dolnego Śląska. Nie, nie pochodzi z Lego Przygoda. Jean Aladdin? Nie. Nie chcę kontynuować. Skończona paruwo. Nie chcę. Jeżeli tu będzie Akinator, to jesteś skończony. Nie brat Akinatora. Mojej postaci nie ma na liście. Ty tłuku, ty baranie. Zaktualizuj bazę danych. Akinator. Akinator. Geniusz internetowy. Chyba debil. Syn Akinatora, brat Akinatora, tata Akinatora, dziadek Akinatora, zły bliźniak Akinatora, matka Akinatora, siostra Akinatora, dziewczyna Akinatora, babcia Akinatora. Jaką on ma rodzinę? Akinator. Tak jest! Brawo! Zwariowałem, jełopie. Ja ci dam jełopie, to ja do ciebie mówiłem jełopie. Daj mi tabletki i zostaw mnie w spokoju. Nie wracaj. Ale Akinator został porobiony. Jest totalnym kretynem ze zniszczoną bazą i nie ma możliwości, żeby grać w niego normalnie po tylu latach. A ty już teraz zostaw łapeczkę w górę. 10 tysięcy łapeczek w górę. Nigdy więcej nie wracam do Akinatora, bo jest skończonym kretynem. No nie da się w niego grać normalnie. Dobrze, że zwariował. Siedź tam, gdzie jesteś. Zostań tam, gdzie jesteś. Easy. To było łatwe. To było takie proste. A, i subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Trzyma się, mistrzowski łokieć. Nara. Co za jełop!